10 zagranicznych dowcipów o Polakach. Często słyszy się u nas, jak żartujemy sobie z siebie, ale jak żartują z nas inni. Posłuchajcie kilku dowcipów rodem z innych państw. Przy okazji polecam wam stronę polaki.pl. Takie demotywatory, tylko poświęcone nam, Polakom. 10. Po czym poznać, że w Niemczech jest wielu Polaków? Cygani ubezpieczają mieszkania. 9. Dlaczego nie powinieneś potrącać Polaka jadącego na rowerze? Możliwe, że to twój rower. 8. Zdanie z 10 wyrazami i 4 kłamstwami. Uczciwy Polak jedzie na trzeźwo swoim własnym samochodem do pracy. 7. Jaka jest różnica między polskim ślubem a pogrzebem? Na pogrzebie jest o jednego pijanego mniej. 6. Dlaczego lepiej, jak jest zimno na dworzu? Polacy trzymają ręce w swoich kieszeniach. 5. Jaka jest pierwsza lekcja w polskiej nauce jazdy? Otwierać drzwi przy pomocy klamki. 4. Czym się różni E.T. od Polaka w Anglii? E.T. zna angielski, ma rower i chce do domu. 3. Jakie jest najbardziej lubiane imię w Polsce? Klaudia. Dla tych, co nie ogarnęli, klauen to kraść. 2. Co się stanie, gdy skrzyżować Polaka z Rumunem? Dziecko będzie za leniwe, aby kraść. 1. I na koniec żart Jimmy'ego Carra opowiedziany w trakcie występu w Polsce. Pierwsze słowa, jakie komik powiedział: nie wiedziałem, że ktoś przyjdzie, myślałem, że wszyscy Polacy mieszkają w Anglii. Spokojnie publiczność się odgryzła, mówiąc: nie, tam mieszkają tylko ci niepełnosprawni. Pozdrawiam Polaków mieszkających w Anglii. Dzięki za obejrzenie do końca, koniecznie zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę, w komentarzu napiszcie, o czym chcielibyście kolejny odcinek. Zapraszam was również na moje pozostałe kanały: Światowa Historia, gdzie codziennie dodaję nowe ciekawostki i fakty historyczne, Światowy Futbol, gdzie 3 razy w tygodniu przyglądamy się bliżej piłce nożnej, oraz oczywiście Backbone, mój prywatny projekt, który jest dużo bardziej opiniotwórczy niż dyszka.